Tak, jeszcze ładnie. Jedno miejsce. Bardzo pana proszę, to są miejsca wolne. Tylko trzeba, przepraszam cię Zosieńka, bo chodzi o przejście. Już pana puszczę. Uprzejmę, tam pójść tam. Oj, pan jest duży, to ja pana poproszę. Tak, żeby torba nie siedziała na krześle. Proszę. Mam do państwa prośbę organizacyjną. A pan Janusz jest duży, to może tu. Mam do państwa organizację. Jeżeli ktoś przyjdzie w trakcie spotkania spóźniony, to od razu się kierujcie, bo wiecie, tu są jeszcze dwa miejsca. Tak, i jeszcze jedno ewentualnie na duś na kanapie. Bo tutaj po prostu jeszcze tu jest. To na razie, kiedy się pani Maria nie wywaliła do krześla. Słuchajcie, bo ja idę zapytać, czy możemy zdejmować? Tak? Dobry wieczór państwu. Witamy. Jest mi ogromnie miło widzieć państwa wszystkich tutaj w kredensie pod oknami i witam państwa w imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów i naszej Fundacji Piwnica Poetycka ENS na Pradze Południe. Jesteśmy pod patronatem pana, wszystko to co tu robimy jest pod patronatem pana Tomasza Kucharskiego, burmistrza dzielnicy Praga Południe. Witam znakomitych gości. No tylko dzięki zarządowi spółdzielni, pani Ewie Łukszo, która z nami tutaj jest. Tam jest pani Ewa i się właśnie wstydzi i chowa. Bardzo nam pomaga. Dzięki pani Iwonie Kaczorowskiej, która też jest i bardzo ją kochamy. Dziękujemy serdecznie za to, że możemy próbować zdobywać nowe planety. No i pan burmistrz jeszcze się od nas nie odwrócił, czyli cierpliwie znosi nasze pomysły. Drodzy państwo, istniejemy dla osób nowych, dla nowych gości, których widzę tutaj całe mnóstwo i ogromnie się cieszę, że trafiliście do kredensu pod oknami. Ja jeszcze muszę jednego gościa powitać, bardzo ważnego, Klaudia Cabańska, szef rady, powiedz mi, bo ja nigdy nie pamiętam. Nadzorczej osiedla, dawniej osiedla bezdomnych kochanków, potem osiedla młodych, a teraz spółdzielni szaserów. Mamy ponad 65-letnią spółdzielnię, a siedzi tam, się schowała krasnoludek malutki. Tak. Proszę państwa, a dzisiaj mamy wieczór też niezwykły, bo wśród naszych gości i społeczności, jesteśmy wśród obrazów pani Anny Carpenter, która też tutaj jest. Bardzo dziękujemy za to, że odbywają się tutaj także wernisaże i mamy gości wspaniałych. Oprócz, zapraszam, tu jest akurat krzesło, proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że jest z nami i ogromny zaszczyt kochana nasza Sława Przybylska.
brawo. Jest już pani w naszej społeczności, bo to, że pani śpiewała u nas, to już i teraz pani do nas przyszła. To była przepustka. Tak. Dziękujemy bardzo. Witamy Zosię Czernicką. Bardzo dziękujemy, że jest. Zosia była drugim gościem w naszym cyklu Nasi Goście. I witamy pana Andrzeja, który przyniósł panią Sławę. Przyleciał z Afryki, żeby tu być. No, bardzo, bardzo nam miło. I wszystkich państwa, których nie znam, a nowe twarze widzę, gorąco i bardzo serdecznie witamy. Drodzy państwo, to jest 28 spotkanie z cyklu Nasi Goście. Zosiu, twoje było w 2019 roku, było drugie. A rozpoczęła wszystko rozmową o tym, co ważne, Bieta Ficowska. No i tak się zaczęło. Dzisiaj mamy niezwykłą rozmowę. Jestem oczywiście wzruszona i przejęta, a witam jeszcze internautów, bo jest to relacja online dla tych, którzy tutaj się już nie zmieściliby, bo mamy pełną salę. Drodzy państwo, naszym gościem jest niezwykła osoba. Zresztą sami zobaczycie, ale konwencja tych spotkań jest taka, żeby sobie tu i teraz w życiu, które mija, spotkać się na chwilę i pobyć tę godzinę razem i się wzajemnie wzmocnić. To jest rozmowa. Będzie czas na wymianę myśli. Tymczasem zapraszam przed nami i z nami Maria Szyszkowska. Pani profesor, filozofia codzienności. Zapraszamy bardzo serdecznie. Brawo. Dziękuję, że pani z nami jest. Dziękuję. Proszę mikrofon, tu. Mój jest na sznurku, na smyczy. O. I proszę, scena jest dla pani. Ja przede wszystkim pragnę bardzo podziękować pani Anno za zaproszenie. To jest naprawdę niezwykłe miejsce. Jestem tutaj po raz pierwszy. I wnętrze. Zapraszamy zawsze. Dziękuję. I ciepło tego wnętrza jest ogromnie istotne. Jest mi ogromnie przykro, że nie mogę osób, które znam, powitać, bo zbyt wiele znam z imienia i nazwiska, łącznie z panem prezesem, ale muszę powitać Sławę Przybylską. Sława Przybylska jest tak wielką artystką, a poza tym właśnie oddałam do druku książkę, której napisałam, że znaczenie Sławy Przybylskiej dla Polaków można porównać tylko i wyłącznie ze znaczeniem Edith Piaf dla Francuzów. Proszę państwa, ja przygotowałam. Pani profesor, ale jeszcze słowo, ale żeby pani Sława nie czuła się tak pomnikowo strasznie, to jest pani tutaj, to jest pani miejsce, jeżeli bardzo na panią czekamy. To krzesło? I krzesło, i wszystko. I gdyby pani zechciała po prostu, jest, i obie panie jesteście dla nas bardzo ważne i wszyscy państwo. No to działamy. Tak, działamy. Proszę państwa, ja przygotowałam krótkie, żeby nie zamęczyć państwa, wystąpienie na temat filozofii codzienności, którą powołałam do życia. I mam nadzieję, że wywiąże się rozmowa między nami. Bardzo na nią liczę. Powołałam do życia filozofię codzienności 15 książkami, tutaj tylko kilka widać. A dlatego, z tego powodu, że brakuje nam wskazań, jak mamy istnieć. Są rozmaite teorie etyczne, ale nie ma wskazań, jak mamy istnieć. I muszę powiedzieć, że powstała filozofia codzienności jako rezultat na pewno moich przemyśleń, ale też jako rezultat podsłuchiwanych przeze mnie rozmów.
Ja wiem, że to nie wypada podsłuchiwać, niemniej od dzieciństwa podsłuchuję rozmowy. I z rozmów, które podsłuchiwałam w dzieciństwie, wyciągnęłam ogromnie ważne wnioski na całe moje życie. Poza tym filozofia codzienności wynikła z doświadczeń moich, z obserwacji, a także z pracy w poradni dla ludzi zdrowych, w której dawałam porady filozoficzne jak żyć, psychologowie psychologiczne jak żyć. Przepraszam pani profesor, tam jest krzesło z boku, proszę kogoś, żeby pomógł pani rozłożyć. Przepraszam za spóźnienie, korki straszliwe, przepraszam. Ale ma pani miejsce w przelocie. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. I jak wszyscy dobrze wiemy, edukacja jest czymś niewystarczającym do tego, żeby nam podpowiedzieć, jak żyć, a to z tego powodu, że edukacja jest nastawiona na to, żeby przekazać nam jakąś wiedzę w szkole czy w uczelni i żeby kształtować sferę intelektualną. A moim zdaniem największe znaczenie ma w życiu, ma wpływ w życiu na nasze istnienie, nasza wyobraźnia, nasza wrażliwość, poziom rozwoju uczuć, no i rozmaite talenty. Ale przecież wtedy, gdy się rodzimy, to my nie wiemy, jakie tkwią w nas możliwości, jakie mamy talenty. I znam malarkę, której dzisiaj oglądam, nie ma. Miała przyjść, ale nie przyjechała. Malarkę, która, proszę sobie wyobrazić, była kilkadziesiąt lat stomatologiem. I nagle, w przypadkowych okolicznościach, odkryto w niej talenty malarskie. Czyli można całe życie, nawet jeżeli nie ma takiego przypadku, przez całe życie nie widzieć, jakie ma się w sobie talenty. Problem jeszcze polega na tym, że każdy z nas rodzi się w jakimś domu rodzinnym. Rodzina oczywiście przekazuje nam swój pogląd na świat, który nas zniewala, bo przecież nie znamy innych poglądów na świat. Rodzina też przekazuje nam jakieś obyczaje, które uważa za stosowne, ale one też nas zniewalają, bo nie wiemy o tym, że na innych kontynentach, czy nawet w obrębie tego samego państwa, czyli w Polsce, mogą funkcjonować inne obyczaje. I my nie dowiadujemy się, wzrastając, że jest wiele rozmaitych poglądów na temat dobra i zła, że jest bardzo wiele rozmaitych poglądów na temat tego, na temat rozmaitych obyczajów. Co gorsza, wychowuje się nas w duchu przystosowywania do otoczenia i to jest od dzieciństwa. No, są nawet takie stwierdzenia w rodzaju, jak ty wyglądasz, przyjdzie babcia, masz poplamioną sukienkę. Czyli uczy się nas tego, żeby dostosowywać się do oceny innego człowieka, nie do swojej własnej, tylko do oceny idącej do nas z zewnątrz. I my nie wiemy, możemy nawet przez wiele lat nie dowiedzieć się o tym, że liczba osób opowiadających się, wyznających jakiś pogląd, nawet bardzo wielka liczba, nie jest dowodem prawdziwości tego poglądu. My żyjemy, istnienie nasze jest ogromnie trudne, bo na przykład mamy poglądy odmienne niż te, które funkcjonują w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu. I my winimy siebie za to, a to przecież my być może mamy rację, a nie nasza rodzina i nie otaczające nas środowisko. Jeszcze raz powtórzę, liczba osób wyznających jakiś pogląd nie jest dowodem prawdziwości tego poglądu. I to jest ogromnie ważne, by o tym się dowiedzieć. Zresztą znamy, chociażby nawiążę do jednego znanego powszechnie przypadku, że tak określę, w historii sztuki.
twórczość Van Gogha nie aprobował nikt. Nikt nie aprobował jego malarstwa. No w tej chwili wszyscy krzyczymy, że był geniuszem. Więc czy jednostka ma rację, czy otaczająca większość? Z reguły jednostka. Maria Curie-Skłodowska, Pasteur, Kopernik. Wszyscy mieli ogromne trudności, ponieważ nie chciano uznać ich przełomowych teorii. Komplikuje sposób naszego istnienia ogromna siła sugestii mediów. To jest nowe zjawisko, powiedzmy, które wszechwładnie panuje w XXI wieku. I to jest ogromnie niepokojące, dlatego że większość naszego społeczeństwa ulega presji mediów. Przestaje już myśleć, traci krytycyzm swojego rozumu i przejmuje te poglądy, które często słyszy w mediach. A one są często szkodliwe. Na przykład w mediach nieustannie słyszymy reklamy firm koncernów farmaceutycznych i nasze społeczeństwo stało się społeczeństwem lekomanów. Moim zdaniem powinniśmy się zwrócić ku medycynie naturalnej i odejść od lekarstw produkowanych dla zysku, bo firmy farmaceutyczne nie produkują ich po to, żeby ktoś był zdrowy, tylko po to, żeby mieć zysk. Myślę, że nie ma żadnej wątpliwości, niezależnie od różniących nas poglądów, że wartością najwyższą jest życie człowieka. Oczywiście niektórzy wskazują na istnienie Boga i nie twierdzą, że Boga nie ma, ale to jest kwestia wiary i nie ma dowodu naukowego, ani potwierdzającego istnienie Boga i nie ma też dowodu naukowego stwierdzającego, że Bóg nie istnieje. Ale co do tego, że życie każdego człowieka jest wartością najwyższą dla niego samego, sądzę, że nikt z nas nie ma wątpliwości. I w związku z tym, chciałam zwrócić uwagę na to, że funkcjonują pewne powszechne poglądy, które raczej nam szkodzą, jeżeli uznamy, że życie jest wartością najwyższą. Takim powszechnie słyszanym, powtarzanym porzekadłem jest następujące. W zdrowym ciele zdrowy duch. Proszę Państwa, to jest absolutnie nieprawda. To porzekadło powinno brzmieć: w zdrowym duchu zdrowe ciało. Ponieważ dysharmonia wewnętrzna, jakieś nieporadzenie się sobie ze sobą samym skutkuje przecież chorobami. Do tego wszystkiego, do tych wszystkich kłopotów z ustaleniem, jak powinniśmy żyć, dołącza się jeszcze fakt naszej mikromanii narodowej. Co to znaczy mikromania narodowa? To znaczy poczucie, które od dziesiątków lat funkcjonuje u nas, błędne poczucie, że jesteśmy narodem gorszym niż inne. I to jest absolutnie błędne. I proszę Państwa, doprowadziło to poczucie na przykład do sprawy ogromnie niepokojącej, do amerykanizacji naszego języka. Proszę sobie wyobrazić, że w kręgach naukowych mówi się o człowieku kapitał ludzki. Przecież to jest w ogóle nie do pomyślenia. To jeden z tysiąca przykładów. I właśnie owa mikromania narodowa, to, że nie cenimy teorii, również teorii polskich wielkich myślicieli, a są one na przykład cenione w innych krajach, doprowadziła do tego, że jest ogromnie mały oddźwięk teorii Kazimierza Dąbrowskiego w Polsce. Kazimierz Dąbrowski był profesorem medycyny, był również psychologiem i filozofem. Mianowicie Kazimierz Dąbrowski, i to jest bardzo cenne z punktu widzenia filozofii codzienności, Kazimierz Dąbrowski wprowadził nowe, zupełnie nieznane
pojęcie pozytywne nieprzystosowanie do świata. Pozytywne. Przecież powszechnie ocenia się osoby, które są nieprzystosowane do otoczenia, do świata, powszechnie ocenia się te osoby negatywnie, prawda? I się stara zrobić wszystko, żeby one się przystosowały. Tymczasem Kazimierz Dąbrowski przeprowadził między innymi ze swoimi uczniami w Kanadzie bardzo wnikliwą analizę sposobu biografii 300 najwybitniejszych postaci znanych z naszej kultury. Analizował życie niektórych poetów, filozofów, pedagogów, podróżników, osób uznanych za święte przez Kościół rzymskokatolicki. I co się okazało? Że wszystkie te osoby były pozytywnie nieprzystosowane do świata. To znaczy, negując poglądy powszechnie funkcjonujące, formułowały swoje stanowisko, które nie znajdowało z reguły, przynajmniej przez pierwsze dziesiątki lat, aprobaty w ich otoczeniu. Oczywiście i Kazimierz Dąbrowski twierdzi, i to jest tak samo stanowisko filozofii codzienności, że każdy człowiek powinien iść drogą pozytywnego nieprzystosowania do świata. To znaczy bardzo krytycznie oceniać te wszystkie poglądy, które powszechnie funkcjonują. Bardzo krytycznie oceniać wszystkie poglądy, które są nam przekazywane przez media. A żeby wybrać z nich tylko i wyłącznie te, które rzeczywiście mu odpowiadają. Otóż, przepraszam, jakaś mucha. Otóż Kazimierz Dąbrowski, wprowadzając pojęcie pozytywnego nieprzystosowania do świata, jednocześnie, to jest logiczne, wprowadził pojęcie negatywnego nieprzystosowania do świata. Ale według Dąbrowskiego są tylko trzy przypadki. Proszę Państwa, przepraszam, jest mi bardzo przykro, ale wpadła mi jakaś muszka do nosa. Dziękuję. Bardzo mi przykro. Jakieś duchy tutaj. Otóż są trzy przejawy negatywnego nieprzystosowania do świata. Tylko trzy. Alkoholizm, lekomania oraz lekomania. I trzeci przejaw to droga przestępstw. Właśnie to jest bardzo cenne, że Dąbrowski nie ocenia, znaczy nie odwołuje się do kategorii moralnych, on tylko stwierdza, że pełna droga rozwoju człowieka jest możliwa tylko wtedy, jeżeli wybierzemy tę drogę pozytywnego nieprzystosowania, powątpiewania w te poglądy, które powszechnie większość uznaje za niepodważalne. Chciałabym podkreślić filozofię codzienności. Otóż codzienność jest tym, co nas łączy, bo życie każdego człowieka upływa w jakiejś codzienności. I bardzo jest istotne, ażeby codzienności nadać jakiś wyższy wymiar. Dla mnie wzorem pod tym względem jest nieżyjąca Maria Kasprowiczowa, trzecia żona Jana Kasprowicza. Mianowicie ona nadawała codzienności niezwykły wymiar. Co kilka dni urządzała u siebie na harendzie spotkania, na które zapraszała nieprzeciętne osoby. I dyskusje, które toczono, one nadawały codzienności niezwykły blask i unosiły. Moje marzenie.
prawda? Żeby tutaj tak było, ale co 3 dni nie damy rady. Ale może chociaż raz na tydzień. I one nadawały wyższy wymiar istnieniu tych, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę na to, że skoro mówimy o filozofii codzienności, to zakładam, że człowiek rodzi się jako istota wolna. Mogą to być warunki zewnętrzne, skomplikowane. Może się ktoś urodzić w więzieniu. To nie o to w tej chwili chodzi. Rodzimy się jako istota wolna, która ma prawo, jest uprawniona do tego, żeby w dowolny sposób pokierować swoim istnieniem. Istota wolna, czyli istota dokonująca nieustannie wyborów. Przed każdym z nas, w związku z tym, że jesteśmy wolni, staje konieczność codziennego niemal dokonywania wyboru między albo, albo. Tę myśl bardzo rozwinęli na przykład egzystencjaliści. I tutaj powstaje bardzo poważny problem, ponieważ jesteśmy wszyscy wychowywani w Europie w przekonaniu o wielkim znaczeniu więzi rodzinnych. Czyli niejednemu z nas bardzo trudno jest dokonać jakiegoś wolnego wyboru, ponieważ czujemy się związani poglądami i tradycjami naszej własnej rodziny. Ale ja przytaczam filozofii, w książkach z filozofii codzienności, pogląd mędrców Dalekiego Wschodu, którzy stwierdzają, że więzy rodzinne to tylko więzy biologiczne. Natomiast tym, co jest najistotniejsze w życiu, to jest przyjaźń. Porozumienie na płaszczyźnie duchowej, którego bardzo często nie można odnaleźć w życiu rodzinnym. Tylko o tym się rzadko mówi. I sprawą ogromnie istotną, poza tym nadawaniem codzienności wyższego wymiaru, jest to, ażeby tym, co ukierunkowuje nasze wysiłki, nasze istnienie, były ideały. Ideały, a więc to, z czego dziś w epoce neoliberalizmu ekonomicznego ogół społeczeństwa się wyśmiewa. Proszę Państwa, bardzo wielu mądrych psychiatrów podaje jako wzór istnienia człowieka literacką postać Don Kiszota. Don Kiszot to symbol człowieka absolutnie zdrowego psychicznie. Dlaczego? Bo Don Kiszot ukochał pewne ideały. Nie o to chodzi w tej chwili, że były to ideały rycerskie, ale te ideały ukochał i w związku z tym wiernie dążył do realizacji tychże ideałów. Czyli kształtując nasze istnienie, kształtując naszą codzienność, moim zdaniem powinniśmy brać wzory z pewnych postaci literackich. Niestety dziś pozwala się w szkole czytać bryki, czyli nie ma mowy o żadnych wzorach literackich, ale odwołam się do powszechnie znanych, na przykład Baryka. Przedwiośnie Żeromskiego, prawda? Czy na przykład doktor Judym, czy Siłaczka. Proszę wziąć pod uwagę, że te postacie literackie charakteryzują się tym, że każda z nich zmierza do takich ideałów, które dla niej są najbardziej istotne. Bo przypomnę, że epoka renesansu, czyli wiek XV w Polsce XVI, odrzucił autorytety urzędowe. One w Polsce jeszcze trochę funkcjonują, ale autorytety urzędowe są tym,
co ogranicza człowieka. Bo jeżeli ja się rodzę i ktoś mi mówi, oto X ma być twoim autorytetem, to tym samym odbiera mi część wolności, bo ja się czuję zmuszona postępować śladem tego człowieka. Natomiast dowolnie przez siebie, autentycznie wybrane autorytety literackie mogą być dla nas pewnymi bardzo istotnymi drogowskazami. Zresztą drogowskazem w życiu może być też sposób życia kogoś mało znanego. A na przykład sąsiadki, której większość społeczeństwa nie zna, ale którą ja cenię i szanuję, ja też chciałabym istnieć podobnie jak ona. Tak jak powiedziałam, tym, co drogowskazami, powinny być niewątpliwie ideały. One mogą być różne, artystyczne, literackie, społeczne, rozmaite, naukowe. I chciałabym podkreślić ogromną mądrość Chińczyków. Mianowicie Chińczycy podkreślają, że istotne znaczenie ma droga, którą my zmierzamy do urzeczywistnienia tych ideałów. Natomiast czy cel osiągniemy, to jest sprawa drugorzędna. Oczywiście każdy chce osiągnąć cel, ale może napotkać w życiu tak wielkie przeszkody, że nawet człowiek odznaczający się wielką siłą charakteru, silną wolą, nie będzie mógł w stanie ich, tych przeszkód pokonać. I właśnie w tym wyborze naszej drogi, czyli ideałów, które wyznaczają naszą ścieżkę życiową, uważam, że najistotniejszą rolę powinna odgrywać intuicja. I tu jest wielki problem, dlatego że my w Europie żyjemy w kulturze bardzo mocno zracjonalizowanej. I ta kultura nas ogranicza. Tymczasem tym, co najbardziej nas uczłowiecza, jest sfera uczuć, wrażliwości, emocji. I powinniśmy chronić naszą intuicję i nią się kierować. Powiedziałam chronić, bo bywają intelektualiści, którzy poprzez niesłychany rozwój sfery intelektualnej zabijają w sobie sferę intuicji jako źródło poznania. I chciałabym też dodać, że przecież rozum często błądzi. Intuicja jest bardziej bezbłędnie nas prowadzi niż rozum. Weźmy pod uwagę rozmaite teorie naukowe, rozmaite dziedziny nauk, w których występują często sprzeczne teorie naukowe, no i nie wiadomo, które z nich są prawdziwe. A poza tym sprawa bardzo ważna. Każdy z nas ma jakiś pogląd na świat. W skład poglądu na świat wchodzą jakieś, powiedzmy, nakazy, jak żyć, jakieś nakazy moralne, jakieś poglądy polityczne, obyczajowe i tak dalej, i tak dalej. I nie ma dowodu naukowego, nie ma i sądzę, że nie będzie, nie ma dowodu naukowego, który mógłby wykazać, że określony pogląd na świat jest prawdziwy, a inne światopoglądy są nieprawdziwe. Takiego dowodu nie ma. My sami kształtujemy w sobie nasze poglądy na świat pod wpływem rozmaitych czynników, ale jeszcze raz podkreślę, nie ma dowodu prawdziwości żadnego, czy też fałszu pozostałych poglądów na świat. Skoro nie możemy się odwołać do racji rozumowych, no to tym bardziej powinniśmy ufać naszej intuicji. I to, co mnie jeszcze bardzo niepokoi w kulturze europejskiej, to fakt, że jesteśmy nawoływani do umiaru, że jesteśmy nawoływani do rozwagi. Ja uważam, że umiar i rozwaga jest czymś,
co powoduje, że jesteśmy mało autentyczni. Dlaczego nie mamy być żarliwi? Dlaczego nie mamy wyrażać naszych emocji? Ten wewnętrzny żar, który w nas jest, my często zagłuszamy, uznając, że nie wypada. Że nie wypada być spontanicznym, że trzeba być umiarkowanym, bo tak nas się w Europie wychowuje. I to jest, moim zdaniem, jest to ogromny błąd, tym bardziej, że bez tego wewnętrznego żaru niewiele można w życiu zdziałać. A każdy z nas powinien wyrwać się, czy być wyrwanym przez innych z bierności i podejmować czyny. Bo właściwie o tym, jaki człowiek jest, świadczą przede wszystkim nasze działania. I to jest takie moje ulubione stwierdzenie Witolda Gombrowicza. Mianowicie Witold Gombrowicz w swoich dziennikach pisze, że każdy człowiek jest podszyty dzieckiem. I problem sensownego życia zawiera się według Gombrowicza w tym, żeby to dziecko, którym każdy z nas jest podszyty, hodować w sobie, pielęgnować w sobie. A nas w Europie uczy się, żeby to dziecko z siebie wypierać. Chciałabym też podkreślić, czy mogę jeszcze 10 minut? Oczywiście, słuchamy. Chciałabym też podkreślić, że pozostajemy pod ciśnieniem fałszywego poglądu, według którego wartości materialne są najwyższe i w związku z tym uprawnia się nas do rywalizacji i konkurencji. Proszę Państwa, jest to ogromnie niepokojące, dlatego że bardzo wiele osób podlega wpływom tej teorii pragmatyzmu, która przyszła do nas zresztą ze Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, niewiele wiemy. Na przykład nie wiemy, czy mamy instynkty społeczne. W Polsce się powszechnie przyjmuje, że mamy, ale w innych krajach, pod wpływem innych filozofów niż w Polsce, przyjmuje się, że instynktów społecznych nie mamy. A skąd wiadomo, że nie mamy? Bo prowadzimy wojny, bo się zabijamy. Gdyby człowiek miał instynkty społeczne, nie byłby zdolny do tego, żeby brać udział w wojnie i zabijać innych. Więc nie wiemy, czy mamy instynkty społeczne, czy nie mamy. Są dwie teorie. Ale jest jedna rzecz pewna, którą podkreślam w filozofii codzienności. Mianowicie, każdemu nikt z nas nie jest samowystarczalny. Po to, żeby osiągnąć pełnię własnego ja, potrzebne nam są rozliczne kontakty z innymi ludźmi. Ja powiem Państwu, że ja w tej chwili jestem szczęśliwa, dlatego że odczuwam tutaj, jestem częścią wspólnoty, którą razem tworzymy. To jest ogromne szczęście. Należy wychodzić z domu rodzinnego, nie należy ograniczać się do znajomych z kręgu pracy. Należy tworzyć rozmaite wspólnoty oparte oczywiście o bezinteresowność. I sprawa ogromnie ważna. Mówiłam o tym, że każdy człowiek ma jakiś pogląd na świat, że nie ma dowodu naukowego, który by wykazał prawdziwość bądź fałsz jakiegoś poglądu na świat. Ale jest jedna rzecz pewna. Nic tak bardzo nie degraduje wartości człowieka, jak konformizm. Konformizm to znaczy zdradzanie swoich poglądów, wypieranie się swoich poglądów po to, żeby mieć jakieś korzyści życiowe. To deprawuje niezwykle. Nie wolno zdradzać siebie dla żadnych korzyści. I tutaj nawiążę do tego, co może Państwa zainteresuje, do sprawy miłości. Tak często, gdy ktoś mówi czy pisze o miłości, to słyszymy, że taką zasadę moralną, którą nam się wpaja od dzieciństwa, że nie wolno zdradzać osoby, którą się kocha. Żona nie powinna zdradzać męża, mąż nie powinien zdradzać żony i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa,
o to pytanie retoryczne. Dlaczego nie pisze się o tym, że przede wszystkim nie wolno zdradzać siebie? Jeżeli ktoś pozostaje w jakimś związku, który już wygasł i na jego drodze pojawia się jakaś miłość, to nie wiem, to jest kwestia dyskusyjna, ale wydaje mi się, że nie wolno przejść obojętnie wobec gorącej miłości. Wobec przyjaźni też nie. O nie, to na pewno. To na pewno. To na pewno. Nie w ogóle zdrada. Proszę Państwa, filozofia codzienności zwracam uwagę na to, że każdy z nas jest cząstką ludzkości, każdy z nas jest cząstką kosmosu, ale niestety filozofowie od 20 lat nazywają człowieka mianem jedyne zwierzę śmiecące, bo jesteśmy jedynymi istotami, które niszczą środowisko, w którym żyjemy. I może na koniec przedstawię Państwu jeszcze kilka takich krótko, kilka punktów, które sformułowałam w filozofii codzienności jako pewne nakazy, sugestie. Bo rzecz polega na tym, że ja w swoich książkach nikomu nie narzucam określonego sposobu życia, tylko wskazuję pewne sprawy, tak jak pozytywne nieprzystosowanie czy dążenie do ideałów, jako to, co powinno dochodzić do głosu w życiu każdego człowieka. Wskazania, dziękuję. Dziękuję. I właśnie teraz dalsze wskazania, już w takim syntetycznym skrócie, bo bardzo mi zależy na rozmowie z Państwem. Uważam, że każdy człowiek powinien czerpać trwałą radość z faktu swojego własnego istnienia. Bo nawet jeżeli ktoś jest istotą religijną i wierzy w nieśmiertelność swojej duszy, to nieśmiertelność duszy nie jest nieśmiertelnością człowieka, bo człowiek jest jednością psychofizyczną. Czyli ta świadomość, że jeszcze należymy do świata żywych, powinna być źródłem naszej trwałej, nieustannej radości. Po drugie, każdy człowiek powinien znajdować oparcie w sobie i tu z moich obserwacji i doświadczeń w poradnictwie jestem przerażona sposobem życia, przepraszam, większości pań. Mianowicie większość pań... Pani profesor, mikrofon. Mianowicie większość pań szuka oparcia w mężczyźnie, gdy się w nim zakocha, a potem w swoich dzieciach. A to się na ogół kończy dużą katastrofą. Akurat mieszkam, bardzo przykry temat, ale mieszkam niedaleko luksusowego domu starców. Jestem przerażona bezdusznością dorosłych dzieci oddających tam rodziców. Cóż to za oparcie? Po trzecie, każdy człowiek zgodnie ze wskazaniami filozofii codzienności powinien przezwyciężać w sobie bierność. A to wcale nie jest łatwo, ponieważ media obrazkowe, telewizja, internet, telefony komórkowe wyrabiają w człowieku bierność. Po czwarte, powinniśmy przestać dążyć do wygody za wszelką cenę. Wygoda wzmaga w nas bierność. A zamiast dążenia do wygody, zamiast kupowania rozmaitych wynalazków cywilizacyjnych, szkodliwych w rodzaju kuchenki mikrofalowe czy takie maszyny, nie wiem jak to się nazywa, do zmywania naczyń. Zmywarki, dziękuję. To przecież zamiast tego wszystkiego powinniśmy dążyć do piękna. Ja się na przykład wspaniale czuję u pani. Dlatego, u nas. U Państwa, przepraszam, bardzo przepraszam. Bardzo nam uderzyło mnie w momencie, gdy wyszłam piękno tego wnętrza. Tak. Piękno. Następnie, po czwarte, powinniśmy działać nie tylko na rzecz siebie samych, ale powinniśmy też podejmować jakieś działania, które będą pomocne dla innych ludzi, żeby nie powiedzieć górnolotnie ludzkości. A przede wszystkim sprawa zasadnicza.
błąd, który wszędzie się przejawia. Nie należy przenosić doświadczeń przykrych, jakichś rozczarowań ze spotkania z człowiekiem X na ludzi nowo poznanych. To jest ogromny błąd. Ja poznałam w życiu bardzo wiele zniechęconych osób, ponieważ zostały zawiedzione przez wielką liczbę znajomych czy nawet przyjaciół. Tak? A przecież nowo poznana osoba może stać się naszym przyjacielem. Nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby sądzić, że nas też skrzywdzi. Ja już kończę. Kolejny punkt to twórczy bunt, który powinien nam towarzyszyć nieustannie. A co to znaczy? Bunt, słusznie, bunt przeciwko, wymierzony w to, co przeciętne i w to, co stereotypowe. Jeżeli naszym zdaniem uważamy, że coś jest, bo my uważamy, że coś jest przeciętne, i w nas coś się jeży, to się jeżyć. Tak, jeżyć się, tak. Choćbyśmy byli sami w tym procesie. W tym jeżeniu, no właśnie. To jest bardzo, bardzo ważna zasada. Czyli jakaś wewnętrzna odwaga, prawda? Właśnie, i w związku z tym należy w sobie kształtować wewnętrzną odwagę. Co nie jest proste. Ale to jest proces, myślę, pani profesor. To jest proces. Nikt z nas nie rodzi się ani odważny, ani tchórzliwy. Ani mądry. Ani mądry też nie. My rodzimy się jako zadatek człowieka i naszym zadaniem jest ukształtować siebie na swój własny sposób, bardzo często w opozycji do poglądów większościowych. Urodzimy się chyba otwarci jednak na świat, stąd to dziecko. Otwarci. Ale potem wszystko prawda? Ludzie w człowieku. Nie. No, to na ile nie sobie musi... pozwolimy. No, nie trzeba pozwalać, ale starają się usilnie. Starają się. Tak, pani ma rację. Starają się przede wszystkim przystosować nas do siebie i niszczyć w ten sposób. Tak. Ale właśnie stąd ta potrzebna odwaga. No i jeszcze raz podkreślę na zakończenie ogromne znaczenie wspólnot. Wspólnot, ale nie wspólnot jakichś internetowych, tylko wspólnot takich prawdziwych jak ta, bo ten przepływ sił witalnych, energii psychofizycznej jest czymś naprawdę bardzo istotnym. Bardzo dziękuję i ogromnie czekam na rozmowę. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ale to był wstęp do naszej rozmowy, ponieważ Pani mamy Panią Profesor. Panią piciem, co? Ale Pani Profesor nie chciała. Ja się umiałam zachować Pani i Pani. Ale tutaj kwestia nowej sytuacji, nowej społeczności, drodzy Państwo, są te społeczności medialne, Pani Profesor. Młodzież w tych TikTokach, w Facebooku, to jest osobna jakby sprawa. Czy macie Państwo coś do powiedzenia na ten temat? Bo jak się przed tym... To znaczy, to też jest sprawcze. To jest choroba w ogóle, bardzo tak, ważna tak, choroba. Tocząca, to jest choroba, która tak naprawdę uważam, że jest to choroba, która powoduje to, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. Nie ma kontaktu, nie rozmawiają tak oczy w oczy. Ja mam prośbę do Państwa, ponieważ jesteśmy z internautami, Pani Profesor, i teraz już Pani ma buzię do internautów, także już Panią widać też. Prosiłabym Państwa, jeżeli zabieracie głos, a o co proszę, żeby to było ze świadomością jakby głośno. Tu jest jeszcze mikrofon, tylko on jest krótki na sznurku. No i rozmawiajmy. Może to jest tak, że jest to w tej chwili takie zafascynowanie tymi mediami, a jak wiele różnych historii, po jakimś czasie to przejdzie i ludzie wrócą do kontaktów takich. To może ja się wypowiem. Dzień dobry, Krzysztof Rydzelewski, jestem też, opiekuję się sobą Szybelską, też mam niebawem koncert przy okazji. Proszę Państwa, mi się wydaje, że to nie jest sytuacja, że to jest na moment. W ogóle, czy rodzice,
koledzy, przyjaciele w ogóle ze sobą nie rozmawiają, nie spędzają w ogóle ze sobą czasu. Nawet dzisiaj będę z moim kolegą Dariuszem, byliśmy w restauracji, rodzice siedzieli obok tego dziecka i nawet nie zapytali się, czy smakuje ci, czy jest ci fajnie w tym, że jest z nami. Nie, jakby to dziecko było kupione. W ogóle się tym dzieciom nie poświęca czasu, no tak. A później się ma pretensje, że to dziecko nie ma kultury do osób starszych. No bo skąd się tej ma kultury nauczyć, jak rozmawiam. Nie z domu? No więc to stwierdzamy fakt, ale czyli wniosek, że dom kształtuje rozmowę. Im skorupka na starość, im za młody nasionie, to na starość kręci. No tak, ale co zrobić, żeby wrócić w tych rozmowach? Wyjść z tego domu do ludzi, no przecież pani profesor mówiła. Wydaje mi się, ja prowokuję. Wydaje mi się, że już wytworzyła się narkotyczna zależność od mediów. Obserwuję studentów, którzy nie chcą wyłączyć telefonu w czasie wykładu. I wielu wykładowców im pozwala na to. Jest niemożliwe, ja myślę, jest niemożliwe, żeby znaleźć coś pozytywnego w tym uzależnieniu od mediów. Bo przede wszystkim jest tam nadmiar rozmaitych błahych, czy też nie tylko błahych, ale również i błahych informacji. Poza tym jest to zależność, która podkopuje zdrowie tych, którzy kilkanaście godzin na dobę korzystają z mediów. I narasta przerażający stan osamotnienia, bo kontakt z mediami nie przekreśla poczucia osamotnienia. Przeciwnie, wzmaga, prawda? Wzmaga, tak, oczywiście. Media intelektualnie są prostsze, media społecznościowe, bo to są krótkie treści, krótkie filmiki i one nie wymagają intelektualnego wysiłku, tak jak przeczytanie książki czy obejrzenie trudnego filmu. I myślę, że teraz jest tak szybko to, my wszyscy zaczęliśmy żyć, że młodzież, ale nie tylko młodzi, nie tylko młodzi, nie mówmy o młodzi, bo też jest pokrytami, bo właśnie ale właśnie to, co pani powiedziała, jest niepokojące, że się szuka czegoś łatwego, a nie czegoś, co mogłoby pomóc nam w ukształtowaniu siebie, w wybraniu drogi życiowej, w ukształtowaniu swojego własnego życia. I to, że indywidualność jest wartością. Tak. A tutaj wielką winę niewątpliwie ponosi edukacja szkolna, zaczynając, to jest która... ważny temat. Tak. Pracowałem w szkole, wiem coś o tym. Proszę Państwa, my chyba mylimy, jeśli chodzi o media, o nowe technologie, mylimy dwa pojęcia. Głośno prosimy. Istnienie tych przedmiotów, nazwijmy to, które przecież bardzo nam ułatwiają życie, a to, jak z nich korzystamy. I tu trzeba to wyważyć. Ja na przykład nie należę do żadnego forum internetowego typu Facebook i tak dalej. Natomiast nawet teraz wyjmowałam komórkę, żeby sobie pewne hasła z pani wykładu zanotować. Jest to bardzo wygodne, prawda? To jest tak jak z alkoholem, że alkohol jest i można umieć z niego korzystać, a można nie umieć. Tak samo no, bardzo różnie bywa, ale tutaj no po prostu nie zatrzymamy postępu, tylko trzeba, tak jak ze wszystkim, no tak samo jest nóż, prawda? Nóż służy do dobrych rzeczy, ale może i do złych rzeczy służyć. Tak, tylko że w wypadku mediów jesteśmy otumaniani poglądami, które w mediach funkcjonują. Tam o ideałach, o wyższych wartościach na pewno się nie mówi, o pięknie też się nie mówi. Tam są, to jest życie zgodne z nakazami, powiedzmy, tych rozmaitych społecznościowych portali. Oczywiście ja nie znam wszystkich i bardzo rzadko do tego zaglądam, ale na pewno nie podniosłoby istnienia na wyższy poziom. I nie sądzę, powinniśmy raczej zastanowić się nad tym, być może nie mamy żadnego wpływu, ale powinniśmy zastanowić się nad tym, na ile zdobycze cywilizacyjne, które są właściwie odpryskiem tego, co jest niepotrzebne wojsku, są człowiekowi potrzebne, bo one wyrabiają bierność. I to jest społeczeństwo nadzorowane, prawda? To jest bardzo ważna rzecz. Jest taki, ja takiego przedmiotu uczę. Społeczeństwo nadzorowane, proszę sobie wyobrazić, tak jak pani profesor powiedziała, gdzie to się wszystko zrodziło. Przecież internet powstał na potrzeby wojska. Telefony komórkowe pierwsze były w biednych Indiach na potrzeby wojska.
generalnie wszystkie przecież, przepraszam, że siedzę, dobrze, bardzo przepraszam. Ale mówi pan głośno, jest okej. Wszystkie fora internetowe, proszę państwa, to jest, są sterowane albo przez FBI, albo przez CIA. Bo tylko o to chodzi, o gremialne nadzorowanie społeczeństwa. I to jest dramat. I to, proszę, zobaczcie państwo, ja pozwoliłem sobie ze studentami zrobić takie doświadczenie. Weszliśmy do metra. Wejdźcie państwo do metra. Młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni. Wszyscy. Każdy. Ja jeden jestem, co nie patrzy. Ale proszę państwa, teraz gdyby się coś stało, to nikt nie potrafi nic zrobić, zareagować, bo my tylko szukamy wszystkiego. Też pracuję w szkole, uczę młodzież. Oni są, proszę państwa, to są kaleki. Jeżeli zabierze się im telefon, nie potrafią nic. Ja jak tutaj jechałem, to ja sobie zobaczyłem, jak tutaj dojechać, prawda, z dziada, pradziada, warszawian, ale wiedziałem, dojechałem. Proszę państwa, bez nawigacji nie pojedzie nikt. I to jest dramat. My dojdziemy do sytuacji takiej, co pani profesor podkreśla zawsze, że będziemy społeczeństwem pustym, prawda? Społeczeństwem pustym intelektualnie, ale pustym duchowo, bo my nie będziemy mieli żadnych wzorców. Prawda? I jeszcze, jeśli pani profesor pozwoli, bo tutaj to tak troszeczkę zawaluowany sposób padło i chodzi o odwagę w głoszeniu poglądów. Proszę państwa, ile osób w tej chwili powie w oficjalnym przekazie medialnym inny przekaz niż ten, który jesteśmy żywieni, prawda? Że na przykład nie tak wygląda konflikt ten, który się toczy, jak wygląda, tak? Odsyłam do oficjalnego radia francuskiego. Nie do jakichś ze wschodnich, prawda, tak, informacji. Nie. Prawda? Ale to jest jeszcze taka sprawa, żeby nie ranić innych osób, prawda? Tak, prawda, oczywiście. Tylko żeby proszę państwa, u nas na przykład nie ma na trudne tematy... Narzucając im swoje poglądy. Na trudne tematy nie ma dyskusji, spokojnej, merytorycznej, naukowej dyskusji, żebyśmy mogli zaprosić panią profesor na przykład jako prezesa pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, prawda? My byliśmy, pani profesor, prawda, na konferencji, gdzie mówiliśmy o trudnym temacie. Byli profesorowie, mówili o Chinach, o dominacji amerykańskiej, prawda? Tak? O zupełnie, dlaczego to mówię? Bo każdy może mieć inny punkt widzenia, ale mówili o tym. Nie zgadzajmy się z tym. Negujmy to, co oni mówili, ale oni o tym mówili. Proszę państwa, największa dyskusja antywojenna w tej chwili, gdzie się toczy? W Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych. I dlaczego? Dlatego, że tam mają odwagę o tym mówić. Prawda? I to jest wielka, wielka, wielka rzecz. Ja się nie zgadzam z czymś, okej, ale mówię o tym, prawda? No to jest jeszcze sztuka rozmowy. Tak, ale Aleksander Kamiński i Stefan Mirowski, pierwszy przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego po przemianach, mówił taką wielką jedną rzecz. Nauczmy się pięknie różnić. My się nie umiemy pięknie różnić. Kiedyś mu zarzucono taką rzecz, no jak to druh może gloryfikować HSPS, czyli Harcerską Służbę Polsce Socjalistycznej. W czasach Gierka to byli ci, co w czerwonych krawatach, nie krawatach, tylko krajkach chodzili. To taka starsza część harcerstwa, że tak powiem. On mówi tak, było tak jak było, ale to, że oni byli, pozwoliło na to, że my po tym mogliśmy to harcerstwo odrodzić. Gdyby ich nie było, nie byłoby niczego. Bo mądrość tych ludzi powiedziała tak, w tych realiach trzeba było to zrobić. No tak, to jest kwestia wyborów. Wyborów, oczywiście. I dlatego, proszę państwa, w pełni trzeba czerpać z tej filozofii codzienności, prawda? I ja pozwolę sobie tak też podsumowując, najgorszym, proszę państwa, sortem, co pani profesor wie jako senator, prawda, jako przewodnicząca i osoba, która działała w polityce, prawda, i bardzo wiele doznała złego od tych polityków, że to są ludzie, nie wszyscy oczywiście, ale w dużej mierze najgorszego sortu. To jest kodeksu honorowego. Tak, tak. Ale proszę państwa, dlaczego? Nie dlatego, że oni są źli. Tylko dlatego, że oni są tak kształtowani, bo proszę państwa, jaki u nas jest wybór polityka? Wszystko jedno z jakiej opcji, nie ma znaczenia. BMW, bierny, mierny, wierny. Prawda? Jeżeli polityk dany nie będzie wyznawał pewnego określonych wartości, jakie wyznaje wódz, to on do tej polityki nie wejdzie.
Ale czy to nie my ich wybieramy? Oczywiście. Dlatego ja zawsze, jak idę na spotkanie z radnymi, to zadaję trudne pytania. Ale co my o nich wiemy? No niewiele wiemy. Ale, to... no, ale... Przepraszam, drodzy państwo, to ja w porozumieniu z panią profesor, a propos tej toczącej się dyskusji, przeczytam fragment ostatnio wydanego tomu prozy pani Ewy Lipskiej. Jako głos i jakby kontynuacja rozmowy. Geldberg wie, że jeśli wykoleiło się kilka wagonów jego życia, to nie znaczy, że wykoleił się cały pociąg. Takie epilepsje losu zdarzają się na trasie stamtąd do teraz i z teraz do stamtąd. Teoria bezwzględności udowadnia, że kiedy stoimy na stacji, nasze życie i tak odjeżdża. Czy mogę zadać pytanie, pani profesor? Oczywiście. Oczywiście. Ach, nieco się spóźniłem, ponieważ mieszkam w Warszawie, za co chciałbym przeprosić. W odróżnieniu od mojego przedmówcy nie chcę mieć przemowy, tylko pytanie. Mario, powiedziałaś, że miłość jest bardzo ważna. Powiedziałaś, że spotykając na swojej drodze człowieka, do którego ta miłość jest skierowana, to można niejako zapomnieć, może przekreślić, może źle zrozumiałem, znajomość. Ja jestem żonaty 40 lat, 30, znasz moją żonę, która ciebie bardzo lubi i bardzo pozdrawia. Dziękuję. Jest teraz 2000 km stąd i ja w życiu spotkałem przez te 35 lat więc osoby, gdzie mógłbym i stwierdziłbym, że to są osoby kobiety. To tak się akurat złożyło, że wolę kobiety. Teraz tak, czy przez szacunek do mojej żony, do bliskiego człowieka, do kogoś, który mi ufa, do kogoś, który mi poświęcił wiele lat życia, czy to jest pytanie po prostu, jestem bardzo ciekaw twojej odpowiedzi. Czy można to przekreślić, powiedzieć, o, spotkałem inną osobę. Zakochałem się. Zakochałem się, wspaniałą, może starsza, może młodsza, może ładniejsza, może brzydsza. I zostawić i zapomnieć i skrzywdzić tę osobę, z którą byłem tyle lat. I serdecznie chciałbym skorzystać z okazji, widziałem na zdjęciu w internecie, twój mąż Janek umieścił panią Sławę Przybylską, którą ostatni raz widziałem raptem 30 lat temu na koncercie w Moskwie, pani Sławo, gdzie pan patrzy teraz. Wspaniały koncert to była. Wspaniały koncert to był wtedy szefem Ośrodka Kulturalnego Polskiego w Moskwie był pan Hans Kos. Bardzo wspominam ten koncert, mam pani płytę winylową jeszcze. Ale pytanie miało być. A pytanie padło. Czy można zakochać się? Czy można zostawić na drodze życia osobę,
która się spędziło 20, 30, 40 lat dla swojego nowego uczucia. Ja przepraszam, pani profesor, ja chciałam tylko jedną rzecz, tak? Bo ja zrozumiałam wypowiedź pani, do której pan tutaj nawiązuje, że pani powiedziała, że w wypadku, kiedy uczucie wypali, i chodzi tutaj o walkę z jednej strony, z mojej, a jeśli z drugiej strony się nie wypali? Drodzy państwo, prosimy o w podgrupach nieprowadzenie rozmów, bo internauci nic nie będą wiedzieć. Ja już odpowiem wprost na to pytanie, tylko muszę powiedzieć, że możesz żałować, bo ja byłam 3 razy w tym miesiącu na koncercie Sławy. I mogłeś był też po raz 20 któryś. Ale ani pani Sława, ani pani profesor mnie nie zaprosiłyście. Ale to... Tak, to odpowiadając wprost na to pytanie. Ja uważam, ja wiem, znaczy doskonale wiem, że są rozmaite poglądy moralne. Są poglądy moralne, które nie pozwalają, jeżeli ktoś z kimś się pobierze, czy ktoś z kimś postanawia całe życie razem mieszkać, nie pozwala na inne miłości. Na przykład Sartre i Simone de Beauvoir, wiedząc o tym, że miłość erotyczno-seksualna jest miłością przemijającą, postanowili, że ich związek będzie trwały, a polegało to na tym, że ona opowiadała mu o wszystkich swoich miłościach i on jej opowiadał o swoich miłościach. Bo proszę państwa, jest największym zakłamaniem twierdzenie, że gorąca miłość trwa, jest wieczna. Dla mnie bardzo interesujący sposób życia był, moim zdaniem, Elizabeth Taylor. Ponieważ co 5 lat, gdy miłość już bladła, wychodziła ponownie za mąż i żyła w atmosferze gorącej miłości. Nie zapominajmy o tym, są poglądy moralne rozmaite. Moja odpowiedź nie jest w kategoriach dobra czy zła, tym bardziej grzechu, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale proszę państwa, nie zapominajmy o tym, że my stwarzamy siebie przez cały czas, przez cały okres naszego życia. Powinniśmy siebie kształtować. I czynnikiem, który wyzwala z nas jakieś nieznane w nas samych, nam nieznane nasze pokłady, jest gorąca, żarliwa, namiętna miłość. I teraz jest pytanie, każdy sobie musi odpowiedzieć na to, czy ja mam w imię, czy ja mam zrezygnować z tej żarliwej miłości, która być może otworzy we mnie jakieś nowe pokłady, które są mi w tej chwili nieznane, czy też mam zrezygnować i żyć w atmosferze przyzwyczajenia. Ale miłość się może, to jest miłość platoniczna, jeżeli się miłość na przyjaźni otwiera. Ale ja nie mówię o przyjaźni, ja mówię o miłości, powiedziałam, erotyczno-seksualnej. Przyjaźń jest zupełnie innym zagadnieniem. Przyjaźń nie ma kresu. Ja sobie nie wyobrażam, jeżeli istnieje przyjaźń, ja sobie nie wyobrażam, żeby ta przyjaźń kiedykolwiek wygasła. Przyjaźń nie ma kresu. Tak. Natomiast my żyjemy w zakłamaniu, że miłość natury erotyczno-seksualnej może być trwać przez całe życie. Zresztą wielość, powiem jeszcze inaczej, wielość rozwodów świadczy o tym, że ludzie jednak wybierają tę nową, żarliwą miłość i mają dość. Bardzo dziękuję. Mucha po raz drugi, tak. I mają dość, powiedzmy, mają poczucie, że związek z tą wygasłą miłością, która stała się formą przyzwyczajenia, jest niewystarczający. Więc myślę, że każdy z nas, po pierwsze, na pewno jest egoistą, a po drugie powinien świadomie z tego elementu egoizmu, który wcale nie wiąże się z okrucieństwem wobec drugiego człowieka, jednak przemyśleć i korzystać, bo każda nowa miłość otwiera w nas nowe możliwości. Dziękuję pani profesor za odpowiedź. Maria, bardzo dziękuję. Mam pytanie. Na jednym z koncertów Irena Santor powiedziała o Zbigniewie Wodeckim: uczcie się od najlepszych, zaczynając od Bacha. Moje pytanie jest w związku z tym, co powiedziałem. Od kogo dzisiejsze społeczeństwo, młodzież,
ma się uczyć i od kogo ma brać dobre wzorce, dobre zachowania, kiedy rodzina jest taka, jaka jest i kiedy oświata, szkoły takie, jakie są. Moje pytanie, skąd mają, ma dziś, mamy ten, ten dzisiejszy człowiek ma brać dobre wzorce? Sprawa jest właściwie w tej chwili beznadziejna, ponieważ dawna młodzież czerpała wzory z dzieł literackich. A teraz dzieł literackich nie czytają, wobec tego rzeczywiście nie mają skąd czerpać wzorów. Telewizja upoważnia każdego z nas, a więc i każdego wchodzącego w życie młodego człowieka, do tego, żeby myślał o swoich interesach, o swoich dobrach materialnych, i to poczynanie jest oceniane jako przyzwoite i moralne. Tak więc sprawą niezmiernie ważną, ja wczoraj brałam udział, bo jestem członkiem Komitetu Prognoz Polska 2000+, Polskiej Akademii Nauk. Wczoraj właśnie myśmy tam w tym gronie zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby środowisko ludzi myślących, znaczy nie chodziło o to grono, które dyskutowało, ale szerzej, żeby środowisko ludzi myślących mogło mieć wpływ na edukację. Bo szkody, jakie wyrządził edukacji minister Gowin i wyrządza aktualny minister, są przerażające. Przerażające. Te punkty, ta punktacja, przejęcie wszystkiego z systemu bolońskiego naprawdę doprowadza do ruiny człowieka, niemożność właściwie, brak jakichkolwiek wzorów funkcjonuje. A przecież ani media, ani prasa popularna nie chce publikować poważniejszych artykułów, które mogłyby wywrzeć jakieś, no, jakieś zastanowienie, refleksje w młodzieży. Dowiedziałam się, informując studentów, że mogą jakiś mój wykład wysłuchać na YouTubie, dowiedziałam się, że to jest w ogóle już jakaś przestarzała forma i że im się nie chce, bo to jest za długo. Właśnie to pan mówił, tak? Ktoś z państwa mówił, że są tak, czy pani, są takie trzyminutowe, czy też filmiki, i to im zupełnie wystarcza. Trzeba zacząć zupełnie inaczej kształtować młodzież, inaczej w ogóle nie będzie polskiej inteligencji. Może komuś na tym zależy. Właśnie kształtuję od lat tą młodzież i dzisiaj, drodzy państwo, byłam bardzo zbulwersowana, podniosło mi się bardzo ciśnienie. Dobrze, jestem niskociśnieniowcem, to nie dostałam wylewu i przeniosłam to właśnie w media społecznościowe, swój wpis. Ja uczę dzieci, żeby były empatyczne, żeby kochały drugiego człowieka, niosły mu pomoc, odbywały różnego rodzaju kursy pierwszej pomocy, że każdy z nas ma prawo być inny, ale jesteśmy po prostu ludźmi, bo gdybyśmy byli wszyscy jednakowi, to czulibyśmy się jak w Chinach. Wszyscy byliby chudzi, czarnowłosi, albo wszyscy bylibyśmy grubsi i tylko sami blondyni. Więc no, w takim jakim społeczeństwie żyjemy, spotykamy różnych ludzi i zawsze im mówię, słuchajcie, kochajcie tego człowieka, którego codziennie rano widzicie w lustrze. To samo tyczy się kobiet. Dużo czasu mi to zajęło, żeby stawać przed lustrem i mówić, słuchaj kobieto, ja cię kocham. To, że masz tu i tu, miej na to, przepraszam, wywalone, jak to kiedyś powiedział mój uczeń, idź do przodu, dasz radę. I uczę młodzieży, że mają być empatyczni, tolerancyjni w stosunku do siebie, ze względu na różne sytuacje. Teraz mówimy szerzej o tej inności, nie piętnujemy jej, a ci, co ją piętnują, zapominają, że jak śpiewają Rotę, to Maria Konopnicka żyła w Związku Wolnym. Nic podobnego. Kochała kobietę. Pani Marto. Pani Marto. Przyjaciółka. Pani Marto. Pozwoli pani. I kochajmy ludzi. I teraz sytuacja jest. Sześcioro dzieci. To z tą panią?
No ale to jest już inna dyskusja. Zaraz, pani Marta. To nie jest argument. Ale już, pozwólmy pani skończyć. Dziękuję pięknie. I teraz sytuacja jest tego typu. Wróciłam z egzaminów klas ósmych, włączyłam telewizor i słucham człowieka, który powinien tą młodzież wspierać. Mówię to rzeczniku praw dziecka. Więc napisałam w mediach społecznościowych, iż jest to dla mnie niedorzecznik. Nie wypał. Niedorzecznik, dlatego że jeżeli ten człowiek chce kontrolować placówki oświatowe, które są empatyczne i tolerancyjne w stosunku do różnych inności. Ja nie mówię tylko o sferze tej takiej seksualnej, ale o niepełnosprawnych i tak dalej. To ja napisałam w tych mediach, że za chwilę, przepraszam, mam znienawidzić swojego ojca i matkę, bo jak ja się urodziłam, to nie byli piękni, młodzi, wysportowani, nieschorowani, a teraz potrzebują mojej pomocy. Czyli co, ja mam przestać kochać drugiego człowieka? Czego my chcemy nauczyć? Czyli to, co ja wkładam młodzieży do głowy, służ pomocą starszemu, rówieśnikowi, bo jest trochę inny. Uczę od małego, pokazując, jak właśnie wyglądać może ta inność, to teraz w związku z tym mam podlegać jakiejś cenzurze? No przepraszam, kontrolowanie placówek oświatowych, które są przyjazne dla wszystkich innych ludzi, bo się nie wpisuje w kanon jednej, tak jak tu przedmówca powiedział, jednej słusznej myśli, no te czasy już mieliśmy. Te czasy zawsze są i wracają. Tą inność wyciągnęliśmy z domu. Tą inność jest. I jesteśmy razem w szkole. Uczmy się pięknie różnić, pani Marto. Dokładnie tak, nie kochajmy innego. Ja miałam takiego profesora, nomen omen starej, w szkole kształcącej przyszłe kadry pedagogiczne, który mówił krótko, już wtedy w latach 70. mówi, kochanie, mówi, różnijcie się, mówi, nieważna płeć, ważne uczucia. Mam pytanie filozoficzne. Ja mam tylko, przepraszam bardzo, z pozycji osoby jakby prowadzącej Państwa rozmowy, muszę czuwać nad tym, prosiłabym o zwięzłe wypowiedzi, dobrze? Żebyśmy wszyscy mogli móc się wypowiedzieć. Zapraszam Pana. Mam pytanie natury filozoficznej. Poproszę głośniej. Spróbuję. Otóż bardzo uważnie przysłuchałem się wszystkim punktom i teraz moje pytanie brzmi, i za chwilę uzasadnię bardzo krótko, czy jest możliwe, żeby wygasić konflikty między narodami poprzez edukację, która sprawi, że nie będziemy przyjmować obcych wzorców, bo przecież to obce wzorce, czyli amerykanizacja, anglizacja i możemy to jeszcze dalej ciągnąć, sprawia, a za chwilę będziemy mieli Azjatów jako głównych rozdających tutaj Ukraińców. I teraz, czy jest to możliwe? I jeżeli tak, to od czego zależy? A moje uzasadnienie jest takie. Otóż od lat młodych pierwszym krajem, który mogę powiedzieć, że to jest moja pierwsza miłość, to były Węgry. A drugim krajem, w którym, proszę Państwa, spędziłem przez 18 lat, to jest Ukraina. To dwa kraje, a ja jestem Polak. I teraz mogę śmiało powiedzieć, że zarówno o jednym, jak i o drugim kraju mogę powiedzieć wiele, ale najwięcej mogę powiedzieć o mentalności danego narodu. I o Węgrach mogę powiedzieć, że są jednością mentalną. O tyle Ukraińcach nie mogę tego powiedzieć. I teraz powstaje pytanie, czy jest możliwe, żeby wpłynąć na ludzi na tyle, bo wiem, że tutaj władza jakby kieruje naszymi myślami, kieruje naszą mentalnością, tak? Jest dzisiaj władza taka i mówi, że... Tak, ale gdyby pan mógł dojść, sprecyzować, bo... Moje pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie
my, jako społeczeństwo, wpłynąć na władzę, aby nie kierowała naszymi umysłami. Jeżeli będziemy mądrze wybierać. Prawda? Nie, ale to przegrać. Uważam, drodzy Państwo, możemy wpłynąć poprzez edukację, poprzez oddolne edukowanie, abyś po prostu władza nigdy nam nie zmieniła tego, co możemy. To jest utopia, to jest utopia. Przepraszam, prosimy o krótsze wypowiedzi, precyzyjne. To jest bardzo ważne pytanie, które pan sformułował. Ono dotyczy przyszłości ludzkości. Przecież nam grozi pokój cmentarny. Przecież zbrojenia przerastają już możliwości naszej planety, żeby to chciała wytrzymać, prawda? I ja nie mam wątpliwości, że to, co utopijne, może stać się jednak rzeczywistością. Dowodem na to niech będą te wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie, które tak wychowały swoich wyznawców, że nie biorą broni do ręki. Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy, prawda? Hare Krishna i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czasu, żeby wymieniać wszystkie wyznania pacyfistyczne. Niestety, duże liczebnie wyznania chrześcijańskie godzą się na pewien rodzaj wojen, tak zwanych sprawiedliwych, czyli słusznych. Ja jestem przekonana, że jest, że o wiele szybciej i że ten proces narastania pokojowego nastawienia ludzkości nastąpiłby, to co powiem, Państwa oburzy. Ja o tym piszę i się tego nie boję. Gdybyśmy zrezygnowali z ustroju demokratycznego, najwięksi myśliciele świata, od Sokratesa począwszy, krytykowali słusznie ustrój demokratyczny. To jest najgorszy ustrój w mojej ocenie, jaki może być. Gdyby na czele poszczególnych państw stanęli rozsądni politycy, zdający sobie sprawę ze znaczenia pokoju i rozumiejący, że nie dążenie do zysku i potęgi ich państwa, lecz pokój dla ludzkości jest najważniejszy, to ludzkość byłaby uratowana. Tak w tej chwili nie wiadomo, czy uratuje się ludzkość. To bardzo ważne pytanie. Drodzy Państwo, pani profesor przywiozła swoje książki, które będzie można kupić po tej części rozmów, która niebawem dojdzie do brzegu. Będzie czas na spotkania i rozmowy indywidualne i pani profesor, jeżeli ktoś zechce kupić, wpisze od siebie słów kilka. To jest istnieć w XXI wieku, etyka, poza kratami poprawności, nasze istnienie w świetle literatury pięknej i filozofii, to jest fascynująca sprawa. Człowiek jako cząstka ludzkości. I ja teraz zapytam panią jako człowieka, jako cząstkę ludzkości, bo wiem, że pani kocha tango. Tak, uwielbiam. Lubi pani tańczyć. Dlaczego? Bo taniec łączy nas z rytmem wszechświata. Powoduje, że stajemy się wewnętrznie harmonijni i przeżywamy piękno. A co jest z obawą, że nie znam kroków? No, należy się uczyć. Należy się uczyć. A jednak. Należy się uczyć, tak. A jednak. No nie, no to nie chodzi o beznadziejne podrygiwanie. A no właśnie. Czyli droga samokształcenia się też. Tak, bardzo proszę, pani Sławo, proszę o mikrofon. O właśnie. Nie, bo pani zaczęła o książkach. Mogę tylko o ciebie, Maria. No nawet trzeba. A tylko pani Sławo. Chciałam powiedzieć kilka słów o książkach. Książki Marii to jest właściwie lustro. Jeśli ja czytałam książki, to cały czas przeglądałam się. Moje poglądy, czy moje obserwacje, moje zawsze były w oparciu w tym właśnie lustrze Marii. Czasami czytałam, próbowałam czytać książki znanych filozofów,
wybitnych. I proszę Państwa, mnie to nudziło, natomiast żadna książka Marii mnie nie nudziła, ponieważ Maria wypowiada swoje zdania, czy swoje wskazówki, czy spostrzeżenia w sposób skondensowany, taki, że każdy może to zrozumieć. Jeśli powołuje się na filozofów i to dla mnie nieznanych, to prowokowało mnie to do tego, żeby zajrzeć do książki i dowiedzieć się, co to jest tomizm, Kant i inni filozofowie. Natomiast przytoczyła Maria Kasprowiczową. Dla mnie też to bardzo ważna autorka i zapamiętałam jej wskazówkę. Spróbuj uciążliwy obowiązek zamienić w radosną konieczność. Piękne. Jakie to mądre i prowokuje do tego właściwie, żeby mieć wyobraźnię pełną właśnie radości, żeby nie narzekać, żeby nie traktować złych doświadczeń i losu, który nas czasami negatywnie na nas wpływa, tylko szukać szczęścia w każdej chwili. I właśnie to, co jest w Marii cudowne, że ja potrafiłam znaleźć piękno, potrafiłam znaleźć uczucie wolności dzięki książkom Marii. Obdarzam wielką przyjaźnią i autorytetem. Właśnie Maria jest dla mnie ciągle autorytetem, chociaż jestem już w tym wieku, że autorytety już właściwie mnie nie obchodzą. Największym to była moja mama, która była przecież w końcu, pochodziła ze wsi, a tam praktycyzm jest na pierwszym miejscu. Natomiast mama potrafiła zwrócić mi uwagę na kwiat, na zachód słońca, czyli miała tę potrzebę piękna i od niej ja to też otrzymałam. Tak. Mario, dziękuję Ci za Pani też to. I daje nam Pani też to. Bardzo dziękujemy. Jeszcze ważna sprawa, poruszyłaś sprawę praktycyzmu, racjonalizmu. Teraz, kiedy wiemy, a przed tym za czasów Polski Ludowej pieniądz nie miał znaczenia, teraz pieniądz stał się Bogiem. Możemy jechać za granicę, możemy kupić samochód i nagle ten pęd do zarobków stał się idolem. Natomiast zachowanie umiaru czy harmonii pomiędzy tym, co jest materialne, a duchowe, jest to bardzo ważne, żeby pogoń za tym posiadaniem za wszelką cenę nie stał się materialną dosłownością. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, ja chciałam bardzo podziękować dla Pani Marii. Na ołtarzach płonie świec, za oknem noc płakała, deszczem zimnych srebrnych gwiazd, a w dali się żalił, tak jak jakiś i wołał nas. Drżał w lichtarzach płonie świec i drżały moje dłonie. Już, brawo. Dziękujemy, że Pani z nami jest. To było dla Pani Marii. Sławo, chciałam Ci bardzo podziękować. Państwo może nie wiedzą, ale Sława jest nie tylko wielką artystką, ale także jest intelektualistką, więc jej słowa są dla mnie naprawdę bezwzględnie cenne. Bardzo, bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, powoli kończymy to niezwykłe spotkanie, ale niech ono trwa w nas. Zapraszamy Państwa do kredensu pod oknami na Pragę Południe. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteśmy tu razem.
I może ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Tak, proszę serdecznie. Ale proszę dla... Ten? Nie chce pan mojego? Mogę na siedzącym. Tak. Ja przysłuchałem się przede wszystkim wykładowi pani profesor i w zasadzie każde zdanie dla mnie, każde, bez wyjątku, tak sobie na koniec to zauważyłem, że było, coś znaczyło. I w zasadzie chciałoby się zadać pytanie albo porozmawiać na temat każdego z tych zdań. I tutaj żeśmy w tej dyskusji wiele właśnie dzięki temu, bo wiele problemów poruszyli. No nie da się wszystkiego powiedzieć i każdy by chciał powiedzieć dłużej czy krócej, a ja bym chciał tylko wspomnieć o jednej rzeczy, która mi się zapadła w sprawie tego, że powinniśmy się kierować intuicją i uczuciem i że nas to, co nazywamy cywilizacją, bo to też można podyskutować, czy to jest nasza cywilizacja, bo zawsze się nią chwalimy. Ja 30 lat swojego życia spędziłem w Afryce i dalej spędzam powoli, już wracając do Polski. Ale właśnie mówiliśmy o starszych ludziach. Nie ma w Afryce, bo nie są potrzebne domy starców. Nie ma takich rzeczy. I nie ma ludzi niezaopiekowanych. Młodzi mogą być niezaopiekowani bez pracy, bez środków do życia. Starszych ludzi takich nie ma. Każdy ma rodzinę, jeśli nawet ona wymarła, to rodzina szwagra, czy brata szwagra, czy komuś zawsze pomoże po prostu. Jest to naturalne. Jest to naturalne, czyli nie, do siebie tego nie możemy zupełnie porównywać i możemy się zastanowić, dlaczego tak jest. I ułatwiło mi bardzo zrozumienie i zastanowienie się nad pewnymi rzeczami, które pani profesor poruszyła swego czasu słowami pożyczyła mnie 5 książek pani profesor. Ja te 5 książek przeczytałem nie w pośpiechu, powoli wracam do nich czasem, bo już mam teraz swoje. I przede wszystkim powiem państwu, że książki są lekkie bardzo, więc nie obciążamy rąk. Książki są pisane dużymi literami, więc nie ma kłopotu. Naprawdę nie ma kłopotu z czytaniem i zapadają w pamięć i warto je przeczytać, bo nie należy się zrażać filozoficznymi tytułami, niekoniecznie one są filozoficzne, ale takimi, które no, trzeba by może sobie troszkę wytłumaczyć, co znaczą. Natomiast kiedy się otworzy i przeczyta książkę, wszystko staje się zrozumiałe i życie staje się też bardziej zrozumiałe. I bliższe nam. Dziękuję. Drodzy państwo, jeszcze ostatnie słowo dla pani profesor. Proszę państwa, naprawdę będę się żegnać z ogromnym żalem. Chciałabym tak jeszcze kilka godzin do rana. Ale jeszcze umówiłyśmy się tak, że jak oficjalnie zakończymy, tak, to jeżeli ktoś z państwa będzie chciał rozmawiać czy kupić książkę u pani profesor, to oczywiście pani profesor jest dla nas. A ja jeszcze chciałam powiedzieć dla pani Marty. To są wszystko bardzo ważne rozmowy, z tym, że tak jak pani profesor powiedziała, różnijmy się pięknie. Więc z szacunkiem dla każdego, oczywiście pani ma swoje racje, każdy ma, z tym, że nie rozstrzygniemy dzisiaj tego wszystkiego. Więc staramy się wszystkim udzielić głos, ale bo mi głupio, że panią tak... Jestem klepana, ale jestem przyzwyczajona do tego. No nic, ale to też ważny głos. Czyli co, pani profesor? Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze się kiedyś z państwem spotkać. Bardzo na panią czekamy. A teraz proszę usiąść. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę usiąść na chwilkę. Dla państwa chwila, abyście pomyśleli, którą książkę chcecie kupić. I tutaj to są darowane przedmioty. I bądźmy chwilkę ze starą pozytywką tego miejsca. Życzymy wam miłości, twórczości,
i wszystkiego, co dobre i miłości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy naszym gościom wspaniałym. Dziękujemy Zosi Czernickiej, Sławie, Państwu, wszystkim. Internautom dziękujemy. Pani Mario, czy może Pani parę słów do internautów powiedzieć? Tu są. Tak, to już nie podchodzimy, oni widzą, że kończymy. Ogromnie żałuję, do mikrofonu. Nie są razem. Do mikrofonu. Ogromnie żałuję, że Państwo nie są razem z nami, że nie możemy się zobaczyć i że w związku z tym nie odczuwamy tego przepływu tak bardzo ważnej energii psychofizycznej między nami. Dziękujemy bardzo i kończymy transmisję wideo. Dziękuję, do zobaczenia.